Dziś na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii mieliśmy okazję gościć finalistów konkursu współorganizowanego przez Newsroom TV. E Poziom był bardzo wyrównany. Ocenialiśmy m.in. płynność, merytoryczność News'a, jego atrakcyjność, prezencję naszych finalistów. Różnice między nimi było bardzo niewielkie wydaje mi się, że to dla nich będzie bardzo dobre doświadczenie, dla wszystkich finalistów doświadczenie, które da im w przyszłości nie tylko zwycięzczyni, ale wszystkim ośmiorgu finalistom doświadczenie, umiejętności, zdolności radzenia sobie w sytuacji stresowej przed kamerą, czyli dokładnie to, czego staramy się uczyć na naszej specjalizacji telewizyjnej. Było trudno, miałam chwilę zawahania, ale podjęłam wyzwanie dalej, no i opłaciło się, nie spodziewałam się, ale dało radę, tak? Wygrałam. Castingi to jest doświadczenie bardzo cenne, to jest lekcja inna niż wszystkie. Inna niż na uczelni, inna niż w szkole. To jest lekcja y, praktyki, przede wszystkim praktyki i radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie w prawdziwych sytuacjach. Idea castingu na reportera Newserem y, jest bardzo prosta. Znamy tak naprawdę zapotrzebowanie y, pracodawców na pracowników oraz wiemy, jakie są ich oczekiwania. Wiemy, że tak naprawdę, zaczynając pracę po studiach, każdy musi mieć odbyty staż. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć, dać szansę młodym osobom sprawdzić się po prostu w, na takim stanowisku. Finalista castingu na reportera NewsRM TV z pewnością pozna pracę reportera od kuchni. Tak naprawdę od samego początku, już od, od momentu wymyślania materiału, wymyślania tematu, po realizację go, wywiad, a także po prostu montaż będzie mógł sprawdzić się w od, od tego początkowego etapu do etapu końcowego, czyli finalnego news'a na stronie. Kamera to jest dla mnie zawsze stres, ale z drugiej strony to jest właśnie niezwykła przyjemność, ponieważ bycie przed kamerą wyzwala dla mnie, bycie przed i za kamerą wyzwala we mnie niesamowitą zabawę. To jest przede wszystkim przyjemność. Także nawet jeżeli casting jest. Nawet jeżeli sprawiasz się denerwuje, to jest doświadczenie warte, które naprawdę trzeba przeżyć i polecam to każdemu, ponieważ to nas uczy wielu rzeczy. No jest bardzo bardzo ciekawym przeżyciem.